orzechy włoskie, ale mogą być to również migdały czy orzeszki laskowe. Zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na jakieś 20 minut. Do miseczki wsypujemy cukier. Przecedzamy zaparzone orzechy. Jeszcze mokre orzechy wrzucamy do miseczki z cukrem. Otoczone cukrem orzechy wykładamy na blachę wyłożoną folią aluminiową. Następnie blaszkę umieszczamy na górnej półce piekarnika. Mniej więcej co 30-40 sekund wysuwamy blachę i mieszamy orzechy. I orzeszki już są gotowe. Wyciągamy z pieca, studzimy i tak orzechy są gotowe. Świetna przekąska, jak i dodatek do innych deserów. Smacznego!